Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Ostatni akcent, zagadka sezonu 2010 w Lublinie. Jesteśmy na stadionie Motoru Lublin. Lubelski Węgiel KMŻ kontra KS ROW Rybnik. Któż by się spodziewał przed sezonem, zwłaszcza jak chodzi o drużynę pierwszoligową, że to właśnie rybniczanie tutaj zagoszczą jako ten, który będzie walczył o utrzymanie pierwszej ligi. Mówiono o tym, że pierwsza czwórka to jest, proszę Państwa, cel tej drużyny. No ale okazało się, i życie bardzo szybko te plany zweryfikowało, że rybniczanie praktycznie od początku sezonu jechali bardzo słabo. No i efekt jest taki, że jest tutaj dzisiaj gościem drużyna z Rybnika, a kontra lubelskie Koziołki, które właściwie nic do stracenia nie mają. Oni wygrać mogą. Rybnik ten dwumecz wygrać musi, dlatego że rewanż już za dwa dni, 12 października na torze w Rybniku. Póki co jesteśmy w Lublinie. I proszę Państwa, tak jak już mówiłem, składy obu ekip optymalne, prawie optymalne, chociaż osłabienie delikatne u jednych i drugich, ale o tym za chwilkę. Przypomnę, proszę Państwa, krótko w jednym zdaniu o zasadach meczów barażowych. Jedno spotkanie jest w Lublinie, jedno w Rybniku. No i ten, który w dwóch meczu okaże się najlepszy, awansuje do pierwszej ligi albo zostanie w pierwszej lidze, jak w przypadku rybniczan. Natomiast jeżeli tej sztuki dokonaliby lublinianie, no to awansują do pierwszej ligi, a rybniczanie będą ścigać się w roku 2001 na drugoligowym froncie. Składy obu ekip, proszę Państwa, już przed nami na Państwa ekranach. Najpierw drużyna gości według numerów startowych. Z numerem pierwszym pojedzie Daniel Nermark, zdecydowany lider drużyny z Rybnika. Z numerem drugim Mateusz Domański, tutaj w miejsce Nikolaj Klinta, który ma mecz w Anglii i w dzisiejszym spotkaniu nie pojedzie. Numer 3 Roni Jamroży, z czwórką jego partnerem z pary będzie Jonas Kelma-Korpi, który bronił barw lubelskich Koziołków w roku 2005. Z numerem 5 Andrzej Karpow, reprezentant Ukrainy. Z numerem 6 Sławek Pyszny i z numerem 7 jako zawodnik rezerwowy Rafał Fleger. To jest siódemka przygotowana przez menadżera Dariusza Momota na dzisiejsze spotkanie. No a gospodarze desygnują następujące zestawienie. Z numerem 9 dzisiaj Tomek Rębała. Jego partnerem będzie nowy nabytek klubu z Lublina Kałko Nieminen. Z numerem 11 Mariusz Puszakowski. Jego partnerem będzie z numerem 12 także nowy nabytek ekipy lubelskiej Ryan Fisher. Numer 13 Karol Baran, lider ekipy gospodarzy. Numer 14 to Tadeusz Kostro i z numerem 15 jako zawodnik rezerwowy Michal Hadek, Czech, pojawia się w składzie ekipy z Lublina. To jest siódemka desygnowana przez Rafała Wilka, który tak ustawił, proszę Państwa, skład swojego zespołu. Dwie nowe twarze, bo Kałko Nieminen zakontraktowany w zeszłym tygodniu, podobnie jak Ryan Fisher, mają pomóc ekipie gospodarzy powalczyć o awans do pierwszej ligi. Nie ma dzisiaj Lukasa Drymla, który doznał kontuzji barku i właściwie do końca sezonu już nie pojedzie. Natomiast rybniczanie osłabieni brakiem Nikolaj Klinta, o którym mówiłem, ale Duńczyk dzisiaj jeździ w lidze brytyjskiej, chociaż przy całym szacunku i sympatii dla tego młodego zawodnika, to ostatnie wyniki Klinta w lidze polskiej nie były rewelacyjne. No i kto wie, czy takie zestawienie, gdzie pod dwójką jest Mateusz Domański, nie jest po prostu lepsze dla ekipy z Rybnika. Znamy składy, proszę Państwa, jeszcze tutaj krótkie dane toru, zanim przeniesiemy się do parku maszyn. 389 metrów ma lubelski tor, 65-85
To jest jego rekord ustanowiony przez Simona Gustafsona 5 kwietnia 2009 roku. No i to właściwie tyle z informacji technicznych, co Państwo chcieliby wiedzieć. Teraz Park Maszyn, a po nim już pierwszy bieg, 30 biegów i będzie wiadomo, 15 dzisiaj w Lublinie, 15 w Rybniku. No i będziemy wiedzieli, kto będzie jeździł w pierwszej, jak to w drugiej lidze w sezonie 2011. Obserwował wczoraj swoich podopiecznych na treningu i w piątek tak samo i wybrał siódemkę, która powalczy o pierwszą ligę w pierwszym meczu dla Lubina. Rafał, ciężki orzech do zgryzienia miałeś, bo nowi zawodnicy się pojawili, którzy wcale nie gwarantują super wyniku. Jak w trenerskiej główce ułożył się skład na dzisiejsze spotkanie? Myślę, że wiara też moja w to, że będzie dobrze. Mówię, no komuś trzeba zaufać pewnie i dlatego postawiłem na tych zawodników, zaufałem i miejmy nadzieję, że to się przyłoży na wyniki na torze. Kibice mówią tak, że awansować to nie jest sztuka, gorzej potem utrzymać się w pierwszej lidze, gdyby taki awans nastąpił. To pytanie może za wcześnie, ale czy jesteście przygotowani na to, że możecie być za 48 godzin w pierwszej lidze? No i wtedy trzeba będzie myśleć, co zrobić, aby nie skończyć tak jak Miszkot w tym roku. Myślę, że będziemy się martwić pewnie dopiero jak awansujemy, ale no mamy, myślę, że potężnego sponsora w postaci kopalni Bogdanka, także myślę, że tutaj możemy jakoś, mówię, odetchnąć. Mówię spokojnie, że jeżeli będziemy, uzyskamy awans, to Bogdanka nas wspomoże i, no i będziemy, mówię, no starali się walczyć się do jak najlepsze wyniki w pierwszej lidze. Co z Lukasem Drymlem? No Lukas Drym odniósł kontuzję na Zlatej Prilbie i no, nie czuł się na siłach, choć w poniedziałek jeszcze pojechał w Mistrzostwach Czech, we wtorek zadzwonił, że bark mu wypadł wtedy w niedzielę, no i lekarz mu nie pozwolił jeździć, także no trudno, nie ma dzisiaj Lukasa, są inni zawodnicy i myślę, że godnie go zastąpią i odniesiemy sukces. Wiem, że nie lubisz się bawić takie typowania, ale jaki wynik, wygrana jaką różnicą punktów pozwoliłaby spokojnie pojechać do Rybnika? Znaczy, myślę, że tutaj spokojnie, myślę, że nie można mówię jechać, ale myślę, że jakby było 20 punktów zaliczki, to naprawdę była spora zaliczka i moglibyśmy realnie myśleć o obronie tego właśnie w Rybniku. Dzięki, Rafi. Dziękuję. Rafał Wilk nie jest spokojny, mówił, i na pewno długo nie będzie. Prezes RKM-u Rybnik Michał Pawlaszczyk także, bo to jednak spotkanie, wielką stawkę. To pierwsze spotkanie często rozdaje karty i potem jedzie się trudniej w drugim meczu. No ale do Lublina przyjechaliście motywowani, z wiarą na sukces i o zwycięstwo tutaj dobrze byłoby wygrać dla Was. No na pewno tak, bylibyśmy wtedy rzeczywiście spokojniejsi. Ten stres i nerwy moje, które tutaj próbuję maskować bardzo mocno, no coraz mocniej mi doskwierają. Chyba muszę zaraz się stracić tutaj z parkingu, aby by negatywnie nie wpływać na zawodników. No przyjechaliśmy rzeczywiście zmotywowani, aczkolwiek każdy mecz jest wielką niewiadomą i rzeczywiście dopiero za te dwie godzinki myślę, że będę bardziej spokojny. Mecze barażowe wielokrotnie pokazywało, że czasami słabsza drużyna, czyli na przykład teraz w tym przypadku Lublin teoretycznie słabsza, wygrywała z wyżej notowanym rywalem. Czy nie obawiasz się tego, że tak może być w tym przypadku i jednak może się stać coś, czego się kibice w Rybniku boją najbardziej, chyba ty sam? No tak, no ale to cóż mogę powiedzieć, dlatego to właśnie jest sport, dlatego jest to nieprzewidywalne. Wierzę bardzo mocno, że tak nie będzie. Wierzę, że w dniu dzisiejszym lepsza drużyna, czy przynajmniej wyżej notowana, tak? Pokaże, że stać na to, aby zostać w pierwszej lidze i jestem pewien, że będzie to Rybnik. Rafał Wilk powiedział mi przed chwileczką, że gdybyśmy wygrali dzisiaj 20 punktami, był mu w miarę spokojny o rewanż. Gdybyście przegrali dzisiaj w Lublinie, to jaka strata ewentualnie twoim zdaniem byłaby możliwa do odrobienia? Nie odpowiem na to pytanie, dlatego że nie przyjmuję tego do wiadomości. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jeździł w tym klubie 5 lat temu, kiedy tu jego cudowne akcje pod bandą powodowały zachwyt lubelskich kibiców. Dzisiaj kibice z Rybnika liczą, że będzie podobny i zobaczymy, czy Finn, mistrz świata na długim torze, zdecyduje się tutaj na dobry występ i wspomoże rybnickie rekiny. You wrote for this club 5 years ago. Tell me something about this season 5 years ago. Oh, it was good. I had a good year. I signed for them mid-season and came here and scored good points. And seems like it's pretty much the same still. And hopefully I can, perform well tonight. What about the track? Is different? No, it looks about the same. It's always been pretty rough and bumpy. And hopefully I just can, have a good meeting. It will be very very hard to match for your team and very important. So. Yeah, I think so. I think it's a really tough meeting. They have a good team and they finished second in the league where they were and we are second from the bottom. So it's going to be a very tough meeting and hopefully we can manage to keep it close here and win at home. Thank you. Thank you.
A więc o 5 lat temu to był wspaniały sezon i zdobywałem wiele punktów. Mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Myślę, że ten turniej różni się od tego, który był 5 lat temu, bo wygląda przynajmniej tak samo. Co do dzisiejszego spotkania, zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo ciężki mecz, ale chcielibyśmy tutaj wygrać lub zdobyć taką ilość punktów, która pozwoli przed rewanżem spokojnie już pojechać u siebie spotkanie. Tyle. Flying Finn, Jonas Kelmakorpi dla widzów Telewizji Sport Club. Wiele ważnych meczy jechał w swojej karierze już Tomek Rępała i to jest kolejny, który powoduje szybsze bicie serca u tego zawodnika. Wczorajszy trening dla Ciebie, przynajmniej pod kątem zajmowanych pozycji, średnio udany. Czy jesteś z niego zadowolony i czy te ustawienia, które wczoraj próbowałeś, dzisiaj są takie same, czy jednak coś pozmienialiśmy? Znaczy, jeszcze dzisiaj trenowałem i no mam nadzieję, że będzie dobrze. No, próbujemy, dwa dni treningu było i dążyłem to, żeby ze startu dobrze wychodzić. 48 godzin, tyle was dzieli mniej więcej od pierwszej ligi, albo od tego, żeby jeździć w drugiej lidze w przyszłym roku. Powiedz mi, czy w Lublinie czuć wśród kibiców i działaczy taką dodatkową presję na awans, czy jednak jedziecie na luzie z marszu i taka forma podejścia do zawodów jest dla ciebie lepsza? Znaczy już trochę w tym roku tych meczów było. Na pewno jedziemy, przystąpimy do tego meczu jak każdy jeden, ale na pewno trochę od działaczy czuć to, ale nie poddajemy się, będziemy walczyć, żeby pojechać jak najlepiej. Kiedy będzie mały wywiad z Marcinem Rępałą na temat toru w Rybniku? Czy taki będzie? Bo tutaj kibice spekulują w Rybniku, że Tomek Rępała w Rybniku będzie wymiatał, bo Marcin szepnie mu coś, co powoduje magiczną liczbę punktów. Ciężko mi to powiedzieć. No, Marcin no jeszcze jest w Anglii. Akurat może na Rybnik na wtorek przyjedzie, nie? To zobaczymy. Dzięki. Dzięki. Zmotywowani jedni i drudzy, chociaż oczywiście więcej do stracenia mają Rybniczanie, ale już rozpoczynamy pierwszy bieg w tym pojedynku. Daniel Nermark w kasku żółtym z pola pierwszego. Potem na polu drugim w kasku czerwonym Tomek Rępała. Pole trzecie, kask biały. Tutaj zmiana w miejsce Mateusza Domańskiego. Rafał Fleger i na polu czwartym w kasku niebieskim Kauko Nieminen, reprezentant Finlandii od tygodnia w klubie z Lublina. A więc pierwszy bieg już przed nami. Zobaczymy, jak nam się to wszystko poukłada. Pomoc sprzętowa przed tym meczem dla Ryana Fischera od Maćka Kuciapy z Marmy Hadykówki. Zobaczymy, ile ona wniesie i czy pomoże. Ważne są te pierwsze rozdania. Ważne są te pierwsze wyścigi, bo potem trzeba gonić albo bronić przewagi. Goni się łatwiej niż broni. No ale tutaj w tym spotkaniu nie będzie kalkulacji w żadnym z 15 dzisiaj biegów. Każdy punkt ważny, każdy bieg ważny. Jeszcze zwlekają gospodarze z podjechaniem pod taśmę. Przypomnę, na żółto Nermark, na czerwono Tomek Rępała, na biały Rafał Fleger, w kasku niebieskim Kauko Nieminen. 8 sekund i spójrzmy. Nermark znakomicie pojechał Szwed, ale już miał problemy na tym pierwszym wirażu. Tomek Rępała z przodu. Kauko Nieminen trzeci, a więc gospodarze prowadzą. 4-2, Rafał Fleger ostatni, Daniel Nermark jest drugi. A więc jak na razie dobrze dla gospodarzy, dla lubelskiego węgla. Tutaj trzeba wygrywać starty, mówił o tym opiekun RKM RAF Rybnik Dariusz Momot, bo potem na trasie niewiele da się zrobić. Pojechał nieco pojaźliwie na tym pierwszym wirażu. Daniel Nermark, tam jest dziurawo, ale tego się należało spodziewać. Rafał Fleger zupełnie niedostrojony jak na razie do nawierzchni lubelskiego toru. Jeszcze jedno krążenie i pierwsze drużynowe zwycięstwo padnie łupem gospodarzy. Rępała pewnie z przodu, drugi Nermark, trzeci Nieminen po ataku na pozycję Rafała Flegera i czwarty wspomniany Rafał Fleger. 50 metrów i meta. Rępała więc za trzy. Dla niego pierwsze miejsce, drugie miejsce Daniel Nermark. Za dwa jedno oczko dla Kauko Nieminena i bez punktu w tym biegu Rafał Fleger. A to, proszę Państwa, oznacza, że 4-2 wygrywają gospodarze pierwszy wyścig i tym samym prowadzą po pierwszym rozegranym biegu. Rafał Fleger ponownie w biegu juniorskim za chwilkę, a więc dla niego regulaminowe. Na pewno tutaj
4 minuty przerwy. Póki co lepsze Koziołki z Lublina po pierwszej odsłonie na torze Motoru Lublin. Gospodarze lepsi w pierwszej odsłonie. Zobaczymy, jak będzie w biegu numer 2. Juniorzy obu ekip już na torze. Rafał Fleger w kasku białym, Sławek Pyszny w kasku żółtym kontra Tadek Kostro w kasku czerwonym i Michał Hadek w kasku kolor niebieskiego. Michał Hadek na podwoziach i silniku Lukasa Drymla. Tadek Kostro wczoraj na treningu prezentował się bardzo dobrze, zwłaszcza pod jego koniec. Mówił, że próbował różnych ustawień w końcu, które spasowały. No i zobaczymy, czy one dadzą efekt teraz już w tym wyścigu. Na pewno faworytem tego biegu rybniczani, którzy mają teoretycznie lepszych juniorów, ale to jest oczywiście teoria. Tutaj tylko i wyłącznie bazując na statystykach, na tym, na liczbach, na matematyce. Natomiast na to, że często bywa różnie, a Państwo wiedzą, bo na pewno oglądają nas kibice żużlowi, którzy już niejedne baraże widzieli, że w barażach bywa bardzo, bardzo różnie i czasem teoretycznie słabszy przeciwnik potrafi wznieść się na wyżyny swoich możliwości i ugrać w tych dwóch meczach praktycznie wszystko. Kostro w czerwonym, potem Pyszny w kasku żółtym, w kasku niebieskim, Michał Hadek w kasku białym, Rafał Fleger. Popatrzmy na drugą gonitwę dzisiaj. Poszła nierówno, ale więc bieg zostanie na pewno przerwany. Tam nie poszła ze strony Tadeusza Kostro, a więc to będzie powtórzony start. Raz jeszcze cała czwórka stanie pod taśmą, będzie test maszyny startowej. No i mam nadzieję, że w tej powtórce już będzie wszystko w porządku. Dobrze wystartowali rybniczanie. No, ale tam nie wystartował praktycznie Tadek Kostro. No i kto wie, co by było, gdyby on zdążył. Rozmawiałem z Karolem Baranem przed tym spotkaniem. Mam nadzieję, że zgodzi się na rozmowę między biegami. Mówił, że bardzo chory jest przed tym spotkaniem. Był bardzo chory na antybiotykach. Wysoka gorączka. Nie trenował ani w piątek, ani w sobotę. I zobaczymy, na ile te problemy Karola Barana zdrowotne odbiją się na jego dyspozycji w dzisiejszym spotkaniu. Póki co mamy problem z maszyną startową i mam nadzieję, że organizatorzy uporają się z tym problemem bardzo szybko i pojedziemy powtórkę biegu numer 2. Powtórka biegu drugiego przed nami. Jest już cała czwórka pod taśmą. Całe szczęście, że ten defekt maszyny startowej udało się uporać bardzo szybko. A więc raz jeszcze od krawężnika Kostro w czerwonym, potem po jego prawej ręce Sławek Pyszny w kasku żółtym, kask niebieski to Michał Hadek i kask biały Rafał Fleger z pola czwartego, najbliżej ogrodzenia. Przypomnę dla tych z Państwa, którzy w tej chwili włączyli swoje telewizory, że 4-2 prowadzą gospodarze po jednym rozegranym na razie w Lublinie biegu. Wejściu w pierwszy wiraż, nakrył Sławek Pyszny swoich rywali, Rafał Fleger z przodu. Już rybniczanie prowadzą podwójnie, tam Michał Hadek wykazuje dużą aktywność. Zobaczymy, jak Czech przejdzie ten drugi wiraż, atakuje Sławka Pysznego, który tam przy krawężniku. Niższa prędkość Czecha. Tam nieco szerzej się wypuszcza, zobaczymy, czy zdąży zaatakować. Tam teraz poczęstował go szprycą Sławek Pyszny, Hadek. Stracił nieco entuzjazm do jazdy, a z przodu Rafał Fleger, który już odpowiednio przełożony i wyciągnął wnioski z tego pierwszego udanego wyścigu. Pyszny drugi, trzeci Hadek, czwarty Kostro, ale widać, że szybki jest Michał Hadek. Myślę, że jeżeli otrzyma szansę jazdy w kolejnych wyścigach, to będzie groźny, dlatego że
Pojechał nieco ciemno z tymi ustawieniami, bo dla zawsze pierwszy bieg to jest loteria, czy się trafi, czy nie. Teraz Czech próbuje przy krawężniku jeszcze zaatakować, teraz nieco szerzej na tym drugim wirażu i zobaczymy, czy da radę wydrzeć Pysznemu dwa punkty. Fleger za 3, Sławek Pyszny za 2, Michał Hadek 1 i Tadek Kostro 0. Czyli teraz podwójne zwycięstwo ekipy gości, ekipy Rowu Rybnik. Pierwsze miejsce i 3 punkty Rafał Fleger, drugie miejsce i 2 punkty dla Sławka Pysznego. Dla niego także punkt bonusowy, 1 punkt Michał Hadek, Tadek Kostro bez punktu. 5-1 dla Rowu Rybnik w biegu numer 2 i w tej chwili gospodarze przegrywają z gośćmi po dwóch rozegranych gonitwach 7-5. Program zaprasza Grupa Marmar, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Bieg numer 3, Mariusz Puszakowski w kasku czerwonym i Ryan Fisher w kasku niebieskim kontra Ronnie Jamroży w kasku koloru żółtego i Jonas Kylmakorpi w kasku białym. Trzeci bieg przed nami, 7-5, jak na razie dla Rowu Rybnik po dwóch rozegranych wyścigach. I zobaczymy, kto będzie prowadził po trzeciej gonitwie. Minuta, 2 sekundy do startu. Dariusz Kantor, który jest kierownikiem startu, ponagla tam Puzona, który jeszcze zwleka z podjechaniem pod taśmą Jamroży. W tej chwili to czyni Fischer. No i spójrzmy. Puszakowski, Jamroży, Fischer, Jonas Kylmakorpi, to jest bieg numer 3. Kapitalnie Puszakowski i Ryan Fischer. Kylmakorpi tam będzie próbował zaatakować nieco szerzej. Ronnie Jamroży czwarty, a gospodarze już z przodu Fischer i Mariusz Puszakowski. Dziury na torze w Lublinie, to jest cecha charakterystyczna tego toru. Bardzo szybki Kylmakorpi w swoim stylu próbuje gdzieś tam się szerzej napędzić, ale ta nawierzchnia nie pozwala jeszcze na tyle pojechać, żeby być bardzo blisko. Teraz Kylmakorpi nieco bliżej pary gospodarzy. Ronnie Jamroży ostatni, bardzo wolny jak na razie. Jeszcze jedno okrążenie, będzie wszystko jasne. Fischer pierwszy, drugi Puszakowski, trzeci Jonas Kylmakorpi, czwarty Ronnie Jamroży. Jeszcze jeden wiraż, zobaczymy, co wymyśli Kylmakorpi, czy będzie w stanie tam pojechać bardzo szeroko. Teraz przecinka do krawężnika, no i kto będzie drugi? Jednak Puszakowski i pierwsze podwójne zwycięstwo gospodarzy w biegu numer 3. Ryan Fischer za 3 punkty, 2 punkty Mariusz Puszakowski, dla niego także bonus, ale on do końca musi odpierać ataki, proszę Państwa, Jonasa Kylmakorpi, dla którego 1 punkt i bez punktu Ronnie Jamroży. 5-1 dla gospodarzy w trzeciej gonitwie i 10-8 w tej chwili prowadzą gospodarze z ekipą Rowu Rybnik. Czwarta gonitwa przed nami, 2 punkty przewagi motoru Lublin, jak tu mówią kibice, którzy chcieliby, aby ta drużyna
Nazywała się tak kiedyś, tak jak świętowano tutaj ładnych parę lat temu Ekstraliga jeszcze i medal. To było bardzo dawno temu, no ale wiadomo, że powoli, powoli ten żużel w Lublinie się odbudowuje dzięki szczególnie kopalni Bogdanka, która jest sponsorem tytularnym lubelskiego zespołu. Andrzej Karpow w kasku żółtym, Sławek Pyszny w kasku białym kontra Karol Baran w kasku czerwonym. I mamy tutaj zmianę w miejsce Tadeusza Kostro. Rafał Wilk desygnuje do boju Michaela Chatka, który pojedzie w tym biegu w kasku niebieskim. Był lepszy i to dużo lepszy Chadek od swojego kolegi. No i Rafał Wilk, długo się nie namyślając, zdecydował o tym, że to właśnie Chadek zajmie czwarte pole startowe najbliżej ogrodzenia i pojedzie w tym biegu w kasku niebieskim. Optyczna, delikatna przewaga jak na razie gospodarzy. Podjeżdża Karol Baran w kasku czerwonym. Przypomnę, jego partner to Michał Chadek w kasku niebieskim. Rybniczanie w żółtym, Karpow w białym, Sławek Pyszny. Karol Baran dobrze także. Sławek Pyszny, który tam próbuje zaatakować po zewnętrznej. Zamknęli Michaela Chadka. Rybniczanie, ale tam zrobił miejsce Pyszny Chadkowi. Chadek przy krawężniku, jak na razie lepszy Sławek Pyszny. A z przodu lider lubelskich Koziołków Karol Bara. Karpow drugi, trzeci Pyszny, czwarty Chadek. Ale tam myślę ciekawie będzie do końca, dlatego że Michał Chadek ma szybki sprzęt. I jeżeli Sławek Pyszny tutaj popełni jakiś błąd, a o niego nie trudno na tym trudnym torze, to tutaj Chadek na pewno go wykorzysta. Teraz stracił młody Czech na wyjściu z tego wirażu. Nieco dystansu do Pysznego. Ten ma problemy na wejściu, drugi wiraż. Tam chyba defekt sprzętu, tak jest. No i to oznacza, że defekt, tak, kapeć popularny w motocyklu Sławka Pysznego. I to oznacza, że gospodarze wygrają małym zwycięstwem ten wyścig. A więc Baran za 3, Karpow za 2, 1 punkt Michał Chadek. I bez punktu Sławek Pyszny, który teraz wściekły, no ale to jest złośliwość rzeczy martwych, na to nic poradzić nie można. Pierwsze miejsce i 3 punkty Karol Baran, drugie miejsce i 2 Andrzej Karpow, jedno oczko dla Michaela Chadka. Bez punktu Sławek Pyszny, 4-2 dla gospodarzy, którzy prowadzą po 4 biegach, 14-10, taki też stan spotkania po 4 rozegranych wyścigach. Do 10, na razie 4 punkty przewagi gospodarzy, to jest dobry prognostyk przed kolejnymi biegami. Pójdą 4 punkty przewagi, ale to dopiero 4 biegi. Na razie jednak wasza inicjatywa i wasze zwycięstwo. Tak, zgadza się, jesteśmy wszyscy bardzo skoncentrowani. Fajna jazda Ryana Fischera, parowa przede wszystkim. Tam starałem mu się trochę pomóc, uciekł do przodu i kontrolowaliśmy wszystko, także jedziemy dalej. W ważnych meczach już jeździłeś w swojej karierze, to jest jeden z ważniejszych. Czy jakiś delikatny, dodatkowy stresik był przed tym spotkaniem? Nie. Przed każdym spotkaniem jest stresik, nawet jak i przed treningiem. Staram się skupić na wszystkich spotkaniach tak samo i po prostu chciałbym jechać wszystkie spotkania dobrze. Dzięki. Dzięki. Wyścig piąty po równaniu toru i ta druga seria bardzo często decyduje o kolejnym obliczu tego spotkania, bo na pewno pewne korekty dokonane przez zawodników z Rybnika po tych nieudanych biegach spowodują, że teraz przełożyli się być może inaczej, no ale niekoniecznie idealnie pod ten tor. Tak, proszę Państwa, czasami jest, że zmiana ustawień silnika, kiedy wydaje się, że idzie w dobrym kierunku, czasami idzie w zupełnie odwrotnym. No i zobaczymy, czy te zmiany, które nanieśli, przynoszą jakiś efekt. Ryan Fischer kontra i Mariusz Puszakowski kontra Daniel Nermark i Rafał Fleger, który w miejsce Mateusza Damańskiego. Fleger w białym, Nermark w żółtym, w kasku czerwonym. Nasz rozmówca Mariusz Puszakowski sprzed chwili i
w kasku niebieskim Ryan Fisher, który znakomicie zaprezentował się w swoim pierwszym wyścigu. Trzy indywidualne zwycięstwa w tych czterech wyścigach, trzy drużynowe, a rybniczanie nieco gorzej. Popatrzmy teraz na piątą gonitwę. Ponownie gospodarze, którzy wychodzą na podwójne prowadzenie. Nermark tam próbował przy krawężniku się zmieścić, ale ponownie podwójnie prowadzą gospodarze. Nermark trzeci, czwarty, Rafał Fleger. Zobaczymy, co zrobi Daniel Nermark. Czy będzie w stanie tam zaatakować. Uszakowski pierwszy, drugi Ryan Fisher, trzeci Daniel Nermark, czwarty Rafał Fleger, który po zwycięstwie w biegu młodzieżowym teraz zupełnie bez wyrazu. Nermark zakopany pod płotem. Jedzie trzeci. No i nieciekawie to wygląda, jak chodzi o rybniczan, bo przegrana teraz 5-1 spowoduje tutaj naprawdę już wielką nerwowość, bo zrobi się już 8 punktów przewagi. Uszakowski, drugi Fischer, trzeci Nermark, czwarty Rafał Fleger, który teraz w spacerowym tempie będzie jechał do mety. Zupełnie nie potrafią sobie na razie rybniczanie poradzić i znaleźć optymalnych, dobrych rozwiązań. A więc Fischer za 3, 2 Puszakowski, 1 punkt Nermark, no i Rafał Fleger do mety nie dojedzie. Proszę Państwa, no i bardzo trudna sytuacja teraz zespołu z Rybnika. Pierwsze miejsce i 3 punkty Ryan Fischer, 2 punkty Mariusz Puszakowski, 1 oczko Daniel Nermark bez punktu, Rafał Fleger 5-1 w biegu piątym i 19-11 prowadzą w tej chwili gospodarze po 5 rozegranych wyścigach. Z nami szósty wyścig. Ronia Mroży w parze z Jonasem Kilmakorpim będą walczyć o lepszy wynik niż w swoim pierwszym biegu. Jamroży w żółtym, Kilmakorpi w białym, a przeciwko nim Tadeusz Kostro w kasku niebieskim i Karol Baran w kasku Korolu czerwonego. Baran wygrał swój pierwszy wyścig, ma 3 punkty, Tadek Kostro 0 w pierwszym starcie, natomiast rybniczanie nie popisali się w pierwszej gonitwie. Przegrali ją 5-1. Trzeci był Kilmakorpi, czwarty Roni Jamroży. No i teraz być może tutaj trzeba będzie już te straty odrabiać, bo naprawdę sytuacja klubu z Rybnika robi się nieciekawa. Jeżeli tak to pójdzie dalej, to naprawdę w Rybniku trzeba będzie odrabiać bardzo dużą stratę. Przypomnę, że tutaj każdy punkt jest na wagę złota, gdyż w rewanżu przydarzają się różne rzeczy, defekty taśmy i potem tych punktów może zabraknąć. Jamroży, Kostro, Kilmakorpi i Baran. Karol Baran dobrze, także rybniczanie. Kilmakorpi tam pojechał nieco szerzej. Jamroży trzeci, a fiński żużlowiec z RKM-u Rybnik już z przodu. Baran przy krawężniku wypycha Fina, ten jednak uciekł spod topora. Jamroży ogląda się, gdzie jest jego rywal. Ten jest czwarty, ale tam bardzo naciska jadącego do niego Jamrożego. Upada! Ależ niebezpiecznie to wyglądało wszystko. I teraz sędzia zapewne przerwie ten wyścig. Tak jest. Upadł Tadeusz Kostro. Wyglądało to bardzo groźnie. Jest ten, na którego najbardziej liczą kibice z Lublina, Karol Baran w kasku czerwonym. On sam będzie bronił barw gospodarzy w tym wyścigu. Najlepszy wynik to może być 3-3 dla gospodarzy, bo Tadek Kostro wykluczony, a przeciwko niemu pojadą Jonas Kilmakorpi w kasku białym
Roni Jamroży w kasku koloru żółtego. Na razie Jamroży bardzo słabo w pierwszym wyścigu, bardzo wolny był. Teraz widać było, że coś tam zmieniono w jego motocyklu. Teraz zmiana motoru przez Jamrożego, więc ten motor, na którym wyjechał, nie nadaje się do jazdy zdaniem Roniego. No i zobaczymy. Jamroży w żółtym, Kelmakorpi w kasku białym, który prowadził, i ten, który był drugi, kiedy przerwano ten bieg, a więc Karol Baran. To, proszę Państwa, obsada biegu numer 6. Przypomnę, 19 punktów mają gospodarze, 11 punktów zdobyli do tej pory goście z Rybnika. I to jak na razie gospodarze są drużyną lepszą i bardziej zorganizowaną. Wygrywają starty, dobrze rozgrywają pierwsze łuki. To jest właściwie cały, proszę Państwa, sposób tutaj na to, aby wygrywać biegi. Musi odjechać Karol Baran, gdyż zdaniem sędziego, którym jest dzisiaj Maciej Spychała z Opola, za blisko Jonasa Kelmakorpi. I popatrzmy, Jamroży, Kelmakorpi i Baran. Dobrze Kelmakorpi, dobrze także Roni Jamroży. Baran tam wjedzie między dwójkę rybniczan, tak jest. Jamroży trzeci, Kelmakorpi już z przodu, ale znając upór Karola Barana, to nie jest w stanie tutaj odpuścić do samego końca. Teraz wchodzi na krawężnik, atakując Jonasa Kelmakorpi. Kelmakorpi jeszcze się obronił, ale Baran jest bardzo blisko teraz. Jamroży już daleko, Kelmakorpi z przodu, Baran jest na miejscu drugim, powiększył win przewagę nad swoim rywalem. Widać, że jemu te dziury nie przeszkadzają, natomiast zupełnie nie radzi sobie na to, że w Lublinie na razie Roni Jamroży. Teraz niebezpiecznie było, a jak niebezpiecznie. Tam zahamowało na chwilę Kelmakorpiego. Karol Baran całe szczęście ściągnął rękę z gazu, bo mogło być naprawdę bardzo niebezpiecznie. Obejrzał się Kelmakorpi, gdzie są jego rywale. Baran blisko, teraz nieco nadrobił dystansu, ale nie da rady jednak. Kelmakorpi za 3, Baran za 2. I jeden punkt dla Roniego Jamrożego. Proszę Państwa, miał tam pretensje Karol Baran do sędziego, no ale proszę Państwa, to nie było celowo oczywiście, no tam postawiło w szczycie łuku Jonasa Kelmakorpi, no i całe szczęście, że i przytomność umysłu Karola Barana, że skończyło się to dobrze dla tych dwóch zawodników. Kelmakorpi zatem 3, Karol Baran 2 i 1 punkt dla Roniego Jamrożego. 2 do 4 przegrywają gospodarze, bieg numer 6 i tym samym 21 do 15. Taki stan spotkania po 6 rozegranych gonitwach. Siódmy bieg przed nami. Patrzę w tej chwili na zmiany, których nie ma ani u jednych, ani u drugich, a więc po kolei Tomek Rępała w kasku czerwonym z pola pierwszego. Pole drugie, kask żółty Andrzej Karpow. Pole trzecie, kask niebieski Kauko Nieminen. I pole czwarte, kask biały Sławomir Pyszny. Nieminen jak na razie jedno oczko na jego koncie. Tomek Rępała wygrał swój pierwszy bieg, natomiast rybniczanie Andrzej Karpow 2 punkty, a Sławek Pyszny 2 punkty, ale z defektem na trzecim miejscu, miałby 3 punkty, ale nie dowiózł tego jednego oczka, który spowodowałby, że teraz byłoby 20 do 16, a więc tylko 4 punkty przewagi ekipy gospodarzy, a tak jest 6 i tu jest naprawdę, myślę, będzie ciekawie do końca. Rępała i Nieminen kontra Andrzej Karpow, Sławek Pyszny. Przed nami siódma gonitwa.
dobrze także Lublinianie. Karpow tam do końca pracuje przy ogrodzeniu, wywiedziony przez tą Kerempałę. Sławek Pyszny przy krawężniku, już teraz wyprzedzony przez Nieminena, jednak odbije tą pozycję. Karpow będzie nękał atakami tą Kerempałę, a Sławek Pyszny będzie bronił się przed Kałko Nieminenem. Pyszny musi opanować jazdę, chcąc dowieść ten jeden punkt do mety. Karpow drugi, Pyszny trzeci, czwarty Niemina z przodu. Kapitalnie po raz kolejny w dzisiejszym spotkaniu Tomek Krępała. Teraz się obejrzał, gdzie jest jego rywal. Inaczej ten łuk przejechał Andrzej Karpow. Nieco bardziej wąsko na wyjściu. Ustawili się gęściego, jeżeli nie popełnił błędów, nie sądzę, aby tutaj mogło się cokolwiek zmienić. Krępała jedzie 3 punkty, 2 punkty. Wiezie Andrzej Karpow. Jeden punkt wiezie Sławek Pyszny. I jak na razie czwarty jest Kałko Nieminen, który ma jeszcze jeden wiraż na to, aby dogonić swojego rywala. Atakuje go po zewnętrznej części toru, wejdzie w krawężnik. No i kto będzie trzeci? Popatrzmy proszę Państwa, bo nie wiadomo na razie. Nie mamy proszę Państwa jeszcze decyzji, ale chyba Kałko Nieminen był na pozycji trzeciej. Tomek Rapała na pewno pierwszy, Andrzej Karpow drugi. No i trzeci Kałko Nieminen, Sławek Pyszny czwarty, a więc niestety widać, że brakuje, proszę Państwa, kondycji w przypadku Sławka Pysznego i to pokazuje po raz kolejny w tym sezonie. Szkoda dla Rybniczan, że akurat w tak ważnym, proszę Państwa, biegu i w tak ważnym meczu dla swojej drużyny. Program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Bez zmianek na razie w biegu 12. Sławek Pyszny w kasku koloru białego i Daniel Nermark w kasku żółtym. To jest para gości kontra Tadek Kostro w kasku niebieskim, Mariusz Puszakowski w kasku czerwonym, a więc nie zdecydował się na zmianę. Na Michala Hatka, trener Rafał Wilk. Tadek Kostro ponownie na lubelskim torze. Dzisiaj bardzo pechowo, bo 0 punktów w dwóch biegach. W jednym biegu 0, w drugim wykluczenie za spowodowanie przerwania wyścigu. No i jak na razie ten utalentowany junior rodem z Tarnowa w tym roku w barwach lubelskich oddziałków bez punktu. Mariusz Puszakowski z kolei ma na swoim koncie 5 punktów i 2 bonusy. Rybniczanie, Sławek Pyszny, 2 punkty i bonus. I Daniel Nermark, na pewno spory zawód, jak chodzi o tego zawodnika, ale i tak jest jednym z jaśniejszych punktów ekipy Dariusza Mamota. 2-1-2-2, więc 7 oczek na koncie szwedzkiego zawodnika w barwach RKM Rybnik. Czekamy jeszcze na niego, on jechał bieg po biegu. Na pewno chwila od początku się przyda na tym ciężkim torze w Lublinie. Trzeba naprawdę tutaj wiele zdrowia włożyć w to, aby tutaj ścigać się na wysokim poziomie. Pyszny w białym z pierwszego, potem Kostro na polu drugim w kasku niebieskim, pole trzecie kask żółty Daniel Nermark i pole czwarte kask czerwony Mariusz Puszakowski. To jest obsada biegu 12. 4 biegi do końca tego spotkania, 12, 13, a potem 2 biegi nominowane. I będziemy mieli odpowiedź na to, jakim wynikiem zakończy się ten mecz barażowy, który jak na razie pod dyktando ekipy gospodarzy. Dobrze, Nermark na startu, dobrze także Puszakowski. Nermark nakrywa swoich rywali. Już jest pierwszy, szwedzki żużlowiec, rowu Rybnik, Sławek Pyszny ostatni. Drugi Mariusz Puszakowski i jak na razie na remis jedzie cała czwórka.
rozstawili się już Gęsiego, Sławek Pyszny. Ostatni teraz problemy, Tatka Kostro. Wykorzystuje to Sławek Pyszny i proszę Państwa, jest trzeci defekt, ależ ogromny pech dzisiaj Tatka Kostro, kompletnie nieudany ten występ, a przed chwilką problemy na tym drugim wirażu miał także Daniel Nermak, który teraz atakowany przez Mariusza Puszczakowskiego, wyprzedzony przez niego, nie wiem co robi Szwed naprawdę, chyba jakieś problemy ze sprzętem szwedzkiego zawodnika. Jeszcze jedno okrążenie, nie wiem, czy brakuje sił w każdym układzie. No to jest, proszę Państwa, naprawdę tutaj bardzo źle. Chyba także opona tam poszła w motocyklu Szweda. I 3-3 było, 4-2 dla Rybniczan. Skończy się na 3-3. Wygrywa Mariusz Puszakowski przed Sławkiem Pysznym i Danielem Nermarkiem, który na, mam wrażenie, defektującym sprzęcie dojeżdża do mety. No, proszę Państwa, pech gospodarza, ale także nie wiem, co zrobił Daniel Nermark, naprawdę, bo takie błędy nie powinny zdarzać się tej klasy zawodnikowi. Po 3 więc w biegu numer 12 i mamy 41-31, a więc 10 punktów przewagi podopiecznych trenera Rafała Wilka. Zielone światło już zapalone, a to oznacza, że bieg 13 przed nami, potem tylko dwa biegi nominowane. Dobra sytuacja lubelskich Koziołków, ale ten bieg także bardzo ważny i bardzo mocna obsada i z jednej i z drugiej strony. Ryan Fisher w kasku niebieskim i Tomek Rępała w kasku czerwonym to gospodarze, a przeciwko nim pojadą Jonas Kelmakorpi w kasku białym, Andrzej Karpow w kasku koloru żółtego, Kelmakorpi w białym, Karpow w żółtym kontra Tomek Rępała w czerwonym, Ryan Fisher w kasku koloru niebieskiego. Ten motocykl Maćka Kuciapy widać, pracuje kapitalnie dzisiaj na lubelskim torze. Upadek w jednym z wyścigów i teraz jest oczywiście szansa na pełną rehabilitację. Andrzej Karpow w swoim stylu pojedzie bardzo szeroko. Ukrainiec tam przedziera się pod płotem. Jak na razie tego nie wykorzystał, bo Tomek Rępała jedzie kapitalnie. Jest Kelmakorpi pierwszy. Karpow ostatni. A na drugiej, trzeciej pozycji lublinianie. A więc jak na razie dobrze dla ekipy z Rybnika, bo ta przewaga się nie powiększa. Lubelskie Koziołki będą chciały tutaj jeszcze na pewno pokazać się z dobrej strony w tych dwóch ostatnich biegach, jeżeli tutaj oczywiście będzie remis, a wszystko na to wskazuje, że Kelmakorpi wygra swój kolejny bieg na lubelskim torze. Jeszcze jedno okrążenie i będzie wszystko jasne. Karpow ostatni, Ryan Fisher trzeci, drugi, jest Tomek Rępała, a zamyka stawkę rywali Andrzej Karpow. Po 3 będzie w biegu 13. No i ostatni wiraż, na którym czasami bardzo dużo się dzieje. Kelmakorpi za 3, Tomek Rępała za 2, Ryan Fisher 1 i Andrzej Karpow nie dojedzie do mety. A więc w statystykach wpiszemy przy jego nazwisku literkę D, jednak jedzie, a więc tutaj 0 na konto Andrzeja Karpowa. Kelmakorpi więc 3-2 punkty, Rępała 1 punkt. I punkt bonusowy dla Ryana Fischera i bez punktu Andrzej Karpow po 3 w biegu 13, 44-34. Taki stan spotkania po 13 rozegranych biegach na torze w Lublinie.
Rafał Wilk ma już przygotowane składy na bieg 14 i 15, więc Rafał, oddaję Tobie głos. W biegu 14 zobaczymy Ryana Fischera w kasku czerwonym, w niebieskim Mariusz Pszakowski, w kasku 15 jest Tomasz Rępała w kasku czerwonym i w kasku niebieskim jest Karol Baran. Dzięki. Proszę bardzo. Zabiegany menadżer rybnickich rekinów Dariusz Mąd, więc prezes dla Państwa specjalnie składy rekinów na 14 i 15 bieg. Oby na szczęście. W 14 Karpow w żółtym, Fleger w białym, w 15 Nermark i Kilma Korpi. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dwa ostatnie biegi w Lublinie. Bieg 14, pierwszy z biegów nominowanych. Rafał Fleger w miejscu Sławka Pysznego w kasku białym i Andrzej Karpow w kasku żółtym. To jest para z Rybnika kontra Ryan Fischer w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Mariusz Puszakowski. Do tej pory Rafał Fleger ma na swoim koncie 3 punkty, Andrzej Karpow zdobył ich 8 i 1 bonus, natomiast gospodarze Ryan Fischer punktów 9 i bonus i Mariusz Puszakowski. Dobry występ tego zawodnika, 8 punktów i 2 bonusy. Wyrównane będą te dwa wyścigi, 10 punktów przewagi miejscowych, a więc rybniczanie, nawet gdyby wygrali 2 razy po 5-1 te biegi nominowane, to przegrają w Lublinie 2 punktami. W najgorszym scenariuszu dla nich 54-36 polegną, ale poczekajmy, nie ferujmy wyroków, bo tutaj może być, proszę Państwa, naprawdę bardzo, bardzo różnie. Jeszcze ma tutaj zastrzeżenie kierownik startu co do ustawienia Andrzeja Karpowa. Przesuwa go nieco bliżej środka toru. Karpow już na swoim polu. Jest także Fischer, jest Rafał Fleger, jest Mariusz Puszakowski. 14 gonitwa, popatrzmy. Dobrze, Ryan Fischer, dobrze także Rafał Fleger. I popularny krecik już jest z przodu. To jest, myślę, spora niespodzianka. Fleger pierwszy, potem para gospodarzy, no i Andrzej Karpow na pozycji ostatniej. Atakuje Mariusz Puszakowski Rafała Flegera. Ten traci swoją pozycję, zrobił trochę miejsca Karpowowi. Fleger w dalszym ciągu drugi, pierwszy Puszakowski. Musi uważać Rafał Fleger, bo tam atakuje go w kasku czerwonym Ryan Fischer. Tam zamyka jednak drogę popularny krecik, ale już traci tą pozycję teraz i podwójnie prowadzą, proszę Państwa, lublinianie. Puszakowski jest pierwszy, Ryan Fischer drugi, Rafał Fleger trzeci, chociaż teraz tam problemy Fischera i Andrzej Karpow ostatni, bardzo blisko. Rafał Fleger jadącego w kasku czerwonym, Ryana Fischera, no i to jest dobrze dla gospodarzy, którzy wygrają ten bieg podwójnie i będą prowadzili 14 punktami. Puszakowski więc za 3, za 2 Ryan Fischer, 1 punkt Rafał Fleger, bez punktu Andrzej Karpow. 5-1 dla gospodarzy w biegu 14 i to oznacza, że powiększają oni przewagę i prowadzą w tej chwili 49-35. A więc, proszę Państwa, trudna sytuacja rybniczan przed tym meczem rewanżowym. Puszakowski za 3, Ryan Fischer za 2 i dla niego także bonus, Rafał Fleger 1, Andrzej Karpow 0 i w tej chwili 14 punktów na korzyść lubelskich Koziołków po 14 rozegranych wyścigach. Piętnasty bieg, ostatni dzisiaj na lubelskim torze, który rozstrzygnie sprawę wyniku. To, że Lublinianie ten mecz wygrali, nie jest tak istotne. Ważne jest to, że prowadzą 14 punktami. Tą stratę starać się zmniejszyć będą ze strony Rowo Rybnik, Daniel Nermark w kasku żółtym, Jonas Kilmakorpi w kasku białym, a powiększyć przewagę przed meczem w Rybniku starać się będą Tomek Rępała w kasku czerwonym i Karol Baran w kasku koloru niebieskiego. No i zobaczymy,
49 do 35 to jest dużo, to jest duża przewaga. I naprawdę Rybniczanie u siebie będą mieli naprawdę bardzo ciężkie spotkanie, które ich czeka we wtorek. Bardzo trudny mecz, bardzo blisko siebie znowu Kylma Korpi i Karol Baran. Musiał Kylma Korpi trochę odjechać, zobaczymy co na to podprowadzający. No i popatrzmy, przed nami ostatni 15 wyjść. Dobrze, ze startu Nermark. Dobrze także lublinianie Kylma Korpi, ostatni Nermark prowadzi. Teraz Jonas Kylma Korpi będzie starał się przy krawężniku wyprzedzić parę gospodarzy. Jak na razie idzie mu to bardzo niemrawo. Z przodu Daniel Nermark, drugi jest Tomek Rympała, trzeci Karol Baran, czwarty Jonas Kylma Korpi, który dzisiaj jeździ w kratkę. Lublinianie na pozycji drugiej i trzeciej, będzie remis, a to będzie oznaczało, że 52 do 38 takim wynikiem prawdopodobnie się zakończy. Chociaż poczekajmy, bo wielką ochotę do walki przejawia Tomek Rępała. Daniel Nermark niepewnie bardzo prowadzi swój motocykl. Dzisiaj już stracił pozycję po prowadzeniu nad Mariuszem Puszakowskim. No i półtorej okrążenia do mety i będziemy znali wynik tego spotkania. Kylma Korpi ostatni, on swojej pozycji na pewno nie poprawi. A z przodu jeszcze może być różnie. Nermark pierwszy, drugi Tomek Rępała, trzeci jest Karol Baran i czwarty Jonas Kylma Korpi. Teraz się przewrócił Karol Baran. Wykorzysta to Jonas Kylma Korpi. Rybniczanie wygrają 2 do 4 ten ostatni wyścig. I proszę Państwa, szczęśliwie bardzo po upadku Karola Barana na ostatnim wirażu, a więc 2 do 4 dla ekipy RKM-u ROF Rybnik i 51 do 39. Taki jest, proszę Państwa, ogólnie wynik tego spotkania. 12 punktów to jest i dużo, i mało. Zależy jak na to spojrzeć, ale myślę, że jest to zaliczka, która no, będzie ciężko w Rybniku ekipie gospodarzy wtorkowego spotkania ekipie ROW Rybnik tą przewagę nadrobić. Nie jest to niemożliwe, ale nie było w Lublinie tak łatwo, jak mogło być, chociaż tutaj błędy rybnickich zawodników spowodowały, że no jest jak jest i ten wynik no nie jest dla nich taki, jakiego by oczekiwali. My, proszę Państwa, przenosimy się do Parku Maszyn na wywiady z bohaterami dzisiejszych zawodów. Możemy, bo Karol Baran zadowolony, trudno nie być zadowolonym po tak dobrym spotkaniu. 51 do 39, mało czy dużo? Gdybyśmy mieli teraz rewanż u siebie, to dużo, ale no nie wiem. To jest Rybnik to drużyna pierwszoligowa. My jesteśmy drużyną drugoligową, tylko tyle, że jesteśmy o tyle do przodu, znaczy w dwóch momentach jesteśmy do przodu. My nie mamy nic do stracenia i mamy wygrany mecz u siebie. Powiedz mi taką rzecz. Ryan Fisher dzisiaj, to wielu kibiców mówiło tak, że bez sensu na dwa mecze kontaktować gościa, który może spisać się różnie. Dzisiaj pokazał fakt, że na sprzęcie od Maćka Kuciapy, że potrafi jeździć na żużlu. Jego 11 punktów, bo trójka was dzisiaj zrobiła 11 punktów. To był chyba klucz do sukcesu i do wygrania meczu. To znaczy, no Ryan bardzo dobrze dzisiaj pojechał. Maciek mu udostępnił swojego sprzętu. Możecie zauważyć, że Maciek ostatnie mecze miał bardzo dobre, ma bardzo szybki sprzęt. Co dzisiaj Ryan udowodnił, to, że od Maćka sprzęt jest szybki. No zobaczymy. Mam nadzieję, że ten sam sprzęt będzie w Rybniku. I powalczymy o obronę tego wyniku tutaj z dzisiejszego meczu. Na ile przydał się Ryszard Piela w swoim boksie? No, majsterek zawsze się przydaje, majsterek zawsze pomaga i chwała mu za to. I chciałbym podziękować też Jackowi Rusinowi, który opiekuje się moim sprzętem. I tak jak mówię, no, jeden pomaga, drugi pomaga. Jeden jest na meczu, drugi pomaga po meczu. Jeden dzień odpoczynku i do Rybnika. Czy myślisz, że ten mecz rewanżowy za dwa dni właściwie rozegrany to jest dobre rozwiązanie niż czekanie na spotkanie cały tydzień? To znaczy dla mnie nie, bo ja jestem chory aktualnie. Mam po kilkadziesiąt stopni temperatury. 39 miałem jeszcze dzisiaj rano, także no zobaczymy. Jutro cały dzień leżę w łóżku, nie ruszam się. Chłopaki przygotują sprzęt. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzięki. Dzięki również.
Trudno nie być zadowolonym po takim spotkaniu, kiedy wygrywa się 51-39 i kibice, koledzy, prezesa klubu z Lublina mówili, że Zbyszek na pewno radosny i zadowolony. No i tak chyba jest. Jestem, chociaż serce boli, bo za dużo stresu było. Jestem szczęśliwy, chociaż liczyłem, że minimum 15 będzie przewagi, a 20 już by mnie tak uspokoiło przed meczem rewanżowym. Tak też mówił Rafał Wilk, mi to powiedział, że 20 punktów będzie dobrze. Tak, to by dawało nam taki spokój, ale widzę, że wzmocnienie, zwłaszcza Fischerem, jest dość mocne i mam nadzieję, że na twardym torze w Rybniku też sobie damy radę. Na to liczymy, a kibice będą tym najważniejszym może zawodnikiem, którzy przyjadą, żeby kibicować i wspierać naszą drużynę. Czy myśli pan, że, bo mówił pan, że dużo stresów kosztuje, stres będzie trwał jeszcze 48 godzin około, to chyba lepiej niż jakby miał trwać cały tydzień? Myśmy wyszli naprzeciw naszym kolegom, propozycji naszych kolegów z Rybnika. To wszystko jest już końcówka sezonu. Chodziło też o sprawy finansowe, bo przecież przyjazdówki też kosztują. No i wyszliśmy naprzeciw, bo to jest właśnie zabawa i sport fair play. Jeżeli ktoś o coś prosi, to jeżeli nie ma szczególnie obiektywnych przeszkód, powinno się wychodzić naprzeciw tym prośbom. Jest mocny sponsor w Lublinie, ale każdą złotówkę liczycie chyba tak samo. Bardzo dokładnie. Ten właśnie mocny sponsor, Lubelski Węgiel, jest bardzo mocnym sponsorem, ale również i bardzo nas rozlicza z każdej złotówki i te posiłki, które przyszły w ostatnim momencie, tak samo były konsultowane z nim, w końcu sponsor strategiczny. Mam nadzieję, że jeszcze mocniej nas wesprze w przyszłym sezonie, no a na pewno tak się stanie, jeżeli oczywiście awansujemy do pierwszej ligi i o to walczymy, liczymy, to dla kibiców, dla lubelskiego żużla, który ma już ponad 60 lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Z Rybnika również. Dziękuję. Punkty w poszczególnych ekipach zdobywali. W drużynie z Rybnika Daniel Nermark 11, Roni Jamrozy 1, Jonas Kelmakorpi 10, Andrzej Karpow 8, Sławek Pyszny 4, Rafał Flegar 4. Dało to ogólnie liczbę 39 punktów. I Lubelski Węgiel KMZ, Tomek Rympała 11, Kałko Nieminen 5, Mariusz Puszakowski 11, Ryan Fischer 11, Karol Baran 11, Tadek Kostro 0, Michał Hadek 2. 51 punktów zatem dla gospodarzy, 39 dla gości i za 48 godzin już będziemy wiedzieli, kto awansuje, a może kto spadnie z pierwszej ligi, by awansować czyimś kosztem. Żegnamy się już z Lublina, dziękuję, Michał Stencel i czekamy na ostatni akord sezonu 2010 już w Rybniku. Program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.